chyba wciąż. Może już nie do siedłobusa, ale trzeba wciąż pojechać znowu do Polaków i z nimi pracować. Bo jeżeli nie będziemy konsekwentnie spotykali się, rozmawiali i nie będziemy z ludźmi, to to nie będzie dobra władza. Wyciągamy rękę do tych wszystkich, którzy chcą dobrej zmiany, chcą zmieniać Polskę. Powinno nam być jak najwięcej. Powinno nam, powtarzam, być jak najwięcej, bo zadania, które stoją przed nami, są naprawdę ogromne i niesłychanie wręcz trudne. Z całą pewnością będziemy spotykali się z przeciwdziałaniem. Ale chcę mocno podkreślić. Prawo będzie egzekwowane. Będziemy dążyli do prawdy. Ale żadnej zemsty, żadnych negatywnych emocji, żadnych osobistych rozgrywek czy osobistego odgrywania się. Żadnego, proszę Państwa, kopania tych, którzy upadli. Nawet jeżeli upadli z własnej winy i słusznie. Musimy wprowadzić pakiet demokratyczny, musimy pokazać, że polskie życie publiczne może wyglądać zupełnie inaczej. Może wyglądać tak, że będziemy z nimi jego dumni, że nie będziemy już nigdy musieli się wstydzić tych młodych ludzi, którzy siedzą na galerii Sejmu i patrzą, co się tam dzieje, a nie jeden raz żeśmy się wstydzili. Naprawdę nie z naszej winy. Jestem pewien, że to wszystko można uczynić, ale po pierwsze musimy pamiętać, że swego rodzaju karnawał, jakim są wybory, się skończył. Teraz jest czas pracy wyłącznie merytorycznej, a po drugie musimy pamiętać o skromności. O skromności, która nas wszystkich obowiązuje. Skromnie przy sprawowaniu władzy, ale z pełnym zdecydowaniem, z projektem, gotowym projektem i z mocną drużyną. Drużyną Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, ale może za chwilę po prostu wielką, biało-czerwoną drużyną. Dziękuję bardzo. To był prezes Jarosław Kaczyński, w dalszej części jego przemówienia. No pytanie, do kogo było kierowane to zaproszenie, czy aby nie jest to zaproszenie do konstytucyjnej większości, bo tak należy chyba to rozumieć, z nutką uszczypliwości. Za chwilkę, drodzy Państwo, zwracam się do naszych gości, będziemy o tym rozmawiać, jak interpretować słowa i rocznicę Kaczyńskiego. A teraz posłuchamy pani prezes Beaty Szydło. Podkreślam pani prezes, bo w ten sposób, czytam też Twittera, do niego będziemy zaglądać, prezes Jarosław Kaczyński oddawał głos, nie pani premier, tylko pani prezes, a może to być też bardzo... To jest aktualna funkcja, wiceprezes PiS-u, więc mówi się pani prezes. Prezesa Rady Ministrów. No, właśnie, posłuchajmy, Beata Szydło. Zwyciężyliśmy, bo byliśmy konsekwentni w podejmowaniu tych trudnych wyzwań, które przed nami stanęły. I szliśmy konsekwentnie tą drogą, którą wytyczył przed nami pan prezydent Lech Kaczyński. Tak, poszliśmy tą drogą i dzięki temu zwyciężyliśmy. Pracowaliśmy, ciężko pracowaliśmy i byliśmy pokorni w stosunku do tego, jaka ta praca była, ale też i do tej otaczającej nas rzeczywistości. I nie zwyciężylibyśmy, gdyby nie wspaniali Polacy, Polki i Polacy, którzy podjęli się... Którzy po pierwsze powiedzieli nam, czego oczekują i powiedzieli nam też, co jest dzisiaj dla nich najważniejsze. A teraz nam zaufali, oddali na nas swoje głosy. I to wam wszystkim, nasi rodacy, chcemy bardzo serdecznie podziękować. Dziękujemy, że nam zaufaliście. Thank you.
tylko zwyciężyliśmy, bo po prostu uczciwie pracowaliśmy. To była ciężka praca. I ona nie zaczęła się kilka miesięcy temu, bo tą pracę prowadziliśmy konsekwentnie od 8 lat. Szliśmy tą drogą, która była nam czasami bardzo trudna. Czasami wydawało się, że nam brakuje sił czy też entuzjazmu. Ale każde kolejne spotkanie tego z ludźmi, z Polakami, tego entuzjazmu nam dodawało. Ale musimy też pamiętać, że ten wielki sukces, który zawdzięczamy właśnie temu, konsekwencji, pracy i zrozumieniu Polaków, bo my po prostu jesteśmy tacy sami jak nasi rodacy. Nie oderwaliśmy się od rzeczywistości, tylko poszliśmy tam, gdzie ludziom jest bardzo często ciężko, gdzie ludzie potrzebują wsparcia i pomocy. Cieszyliśmy się z sukcesu, ale nie odtrąciliśmy nikogo. I to jest nasz największy kapitał. I nie możemy o tym zapomnieć teraz, kiedy cieszymy się sukcesem. Tym bardziej w stosunku do naszych rodaków mamy większe zobowiązania. Ta praca, którą zaczęliśmy, musi być kontynuowana. I tak naprawdę, moi drodzy, trzeba wsiąść, może już nie do szydłobusa, ale trzeba wsiąść i pojechać znowu do Polaków i z nimi pracować. Bo jeżeli nie będziemy konsekwentnie spotykali się, rozmawiali i nie będziemy z ludźmi, to nie będzie dobra władza. A jest zbyt dużo ważnych rzeczy do zrobienia w Polsce, żebyśmy tą wielką nadzieję, która jest w tej chwili w wielu miejscach i ludzie się cieszą, i na pewno chcę też, trzeba to podkreślać, że ten sukces w wielu miejscach naszego pięknego kraju dla tych ludzi jest ogromną satysfakcją, ale też nadzieją. I nam tej nadziei nie wolno zmarnować. Po prostu nie wolno nam jej zmarnować. Musimy być z Polakami, musimy pracować dla Polaków i musimy przede wszystkim pamiętać zawsze, że jesteśmy na służbie. Daliśmy radę. Też odwołanie się do Lecha Kaczyńskiego. Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość 39,1%, Platforma Obywatelska 23,4%, Kukiz 9%, Nowoczesna, Ryszarda Petru 7,1%, PSL 5,2%, według IPSOS-u frekwencja wyniosła 51,6%. Nie licząc 89 roku, jest to trzecia najwyższa frekwencja w wyborach parlamentarnych po roku 2007, kiedy mieliśmy 53,88% i 93, 52,13. Dostrzegam tutaj, że ta frekwencja była zawsze najwyższa, kiedy wywracał się do góry nogami porządek w Sejmie. No tak, bo wtedy jest ciekawie i zresztą on się wywraca, dlatego że jakby słuchać jest trochę społeczne. No ale tutaj by kontynuować. Do kogo ta ręka wyciągnięta? Miała koalicja, to też mnie fascynuje. Natomiast nie rozmawiam od tego, co pan kolega zechciał powiedzieć. Bo dla mnie nadal świeże naturalne jest również to prezes Kaczyński. Pierwszy głos zabierał, bo przecież nikt jest Polakiem, więc gdyby zrobić badanie, to wierzyli, że Beata Szydło to, co mówi, obiecuje i to drzwi we własnym imieniu, tylko bez akceptacji prezesa. Ale niekoniecznie. Ale niekoniecznie. Nie wiem, gdzie jechać tak dużo twierdzę, ale tu się nie chodziło. To jest inna sprawa. Owoż punktator to też musi więc obowiązek. I naprawdę, gdyby się chciał, pan tu wyraził niepokój, że Beata Szydło obiecała, to czy będę i jak to będzie teraz? Rzeczywiście, gdyby trzeba się było wycofać, bo obiecano nam bardzo dużo. Gwiazdka niedługo i ta z nieba to będzie odpisu podobno. Natomiast jeśli by się zdarzyło, że nie można, to jest znacznie łatwiej wycofać się po kunktatorsku. No nie ja przemawiałem. Na pewno łatwiej niż wtedy, kiedy trzeba było powiedzieć, zostałem zrozumiany, czy też nie daj Bóg byłem na prochach. To tym razem nie ja obiecywałem. To będzie taki kunktatorski, też marketingowy, dość często w świecie stosowany obrót. Także to też się łatwiej. Być może to właśnie był ten wędr bezpieczeństwa. To jest kandydat na być może to kandydat na premiera na trudniejsze czasy. Na razie to są te lepsze. Maciej, które są rzeczywiście ciężko. To jest tak, że wycofujemy się
bez kosztów. Znaczy takie zagranie to jest zawsze dawanie trochę pola krytykom, to jest zawsze jednak zabicie na nadziei tych części ludzi, którzy uwierzyli w to, co widzą, w to, co słyszą. Pani powiem, to jest dość cyniczna wizja, którą pewnie też część wyborców ja się z tym nie zgadzam. Znaczy, to jest taka wizja, w której w zasadzie chodzi o to, żeby się nawzajem oszukiwać i zbierać za to punkty, zbierać za to nagrody. Też mam wrażenie, że ten wynik jest potwierdzeniem tego, że ludzie nie chcą takiej polityki. Nie, znaczy, dlatego gdzie pan to znajduje? W tym sensie platforma została ukarana, także za to. Ja przychodziło z kim się kojarzyło, jako partia polityków, którzy przede wszystkim są nastawieni na gry, na stanowiska, na to, że jedno się robi i drugie. To jest, że po 89 roku mamy do czynienia ze zwycięską partią, która jest wszystko. Nie, bo chodzi o 900 milion 400 miliardów, czyli trzy budżety i kawałek, które ma być w ciągu 10 lat załadowane w gospodarkę. No, jestem ekonomiści, kto się tutaj nie uśmiechnie. No, pozwól mi się zdecydowanie to widać u Szydło w tej wypowiedzi w Italii. Ale też w zasadzie nie słyszeliśmy, co mówił prezes Kaczyński. Ja wtedy komentowałem, ale jeśli posłucha tej wypowiedzi, to w zasadzie wiadomo, dlaczego on wystąpił. Czy on wystąpił po to, żeby jednak poskromić nas trochę. Poskromić triumfatorstwo. Poskromić takie myślenie, że oto teraz będziemy grać odwrót. Moim zdaniem to jest jednak ważne przemówienie i ono też odwraca sens tego jego wystąpienia jako pierwszego. Czyli to przemówienie Szydło też jest przemówieniem takim, że my jesteśmy, my pokornie jednak słuchamy wyborców. Bez triumfalizmu raczej mówi o tym, że nie chce zabić nadziei, że wierzy w to, że skoro ją wybrano, no to dlatego, żeby zrealizowała swoje postulaty. Moim zdaniem to dokładnie przeczytałem, jak pani Zandberg, który też nie miał żadnego spin doktora i dostał w tym sensie też, że nie odwoływał się do takiej cynicznej wizji polityki. Teraz ta cyniczna wizja przegrała. Przyjmijmy na chwilę debaty o tym, co właściwie oznaczały te przemówienia. Myślę, że będziemy je analizować do czasu, aż nie powstanie rząd, bo wtedy będziemy dopiero się skupiali na nowych planach Jarosława Kaczyńskiego. Możemy też to przemówienie analizować do czasu, kiedy ta sesja w platformie. Ale mnie ciekawi, jeśli zajmiemy te wyniki, które mamy w tym momencie na talerzu, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Platforma, Kukiz, Nowoczesna, Ryszarda Petru i PSL w Sejmie, to do kogo tę rękę wyciągał Jarosław Kaczyński, z kim marzył o wspólnej biało-czerwonej, wspólnej koalicji? Myślę, że z każdym, kto zgodziłby się zagłosować za zmianami w ustawie zasadniczej, bo to się przebija rzeczywiście w wypowiedziach polityków PiS-u przez cały dalszy lat, kiedy nie rządzi. I to chyba jeszcze były wcześniejsze plany PiS-owskie, które się nie zdarzyły, bo tak a nie inaczej potoczyło nam się dzieje. Także, a poza tym, pan prezes Kaczyński jest mistrzem dziwacznych koalicji. Przede wszystkim mówiła Beata Szydło, że nie ma żadnego projektu i na razie posłuchamy Polaków w terminie referendum. Pożyjemy, zobaczymy. I tutaj tylko jeszcze jedno zdanie. Bo jeśli pan kolega usłyszał z platformerskich wystąpienia rzeczywiście bardzo fasadowych i takich ciepniących na samym klimiecie jakichś tam, no także marketingowe zabiegi o uczciwość w tych pisowskich, to nie zgadzam się z panem tak dalece, jak tylko człowiek nie zgadza ci się po i bardzo dobrze zgadzamy z tą niezgodą i przenieśmy się do sztabu wyborczego Zjednoczonej Lewicy. Na razie z tych wyników, które mamy, to 6,6%, czyli poniżej progu dla koalicji. Tam Wojciech Kowalik, nasz reporter. Halo Wojtku, czy się słyszymy? Dobry wieczór, tak oczywiście słyszymy. Jakie nastroje w sztabie wyborczym Zjednoczonej Lewicy? Czy pana Nowacka już przemawiała? Kiedy, ja pamiętam, byłem też w sztabie Zjednoczonej Lewicy w czasie wyborów
wyborów prezydenckich, kiedy tam w obecnej turze ukazał się nawet wynik kandydatki SLD, to tak szczerze mówiąc myślałem, że już nigdy smutniejszych Lewicy nie zobaczę. Oczywiście zobaczyłem dzisiaj, w momencie, w którym pokazał się ten wynik 6,6%. Sala przyjęła ten wynik w kompletnej ciszy, dopiero tak naprawdę po kilku sekundach rozległy się ciche brawa i okrzyki Barbara, Barbara. To pod adresem oczywiście liderki Zjednoczonej Lewicy, czyli Barbary Nowackiej. Ona sama tuż po tym, kiedy zobaczyła te wyniki, powiedziała tutaj w sztabie, zaczęła od tego, że jeszcze będzie pięknie, nawiązując do sytuacji, w której, jak mówiła Barbara Nowacka, społeczeństwo wybrało teraz zdecydowanie prawicę, ale ona wierzy w to, że przyjdzie taki czas, kiedy społeczeństwo, kiedy Polacy znowu wybiorą lewicę i lewicy pozwolą rządzić. No i do tego czasu, jak mówiła Barbara Nowacka, lewica musi być przygotowana i to teraz zawczoraj. A jeszcze Wojtku, powiedz, czy jest tam Leszek Miller wśród zgromadzonych? Jest Leszek Miller. Znaczy teraz rozglądam się po sali i chyba Leszek Miller już powoli wychodzi, ale najciekawsze było to, co zrobił Janusz Palikot, ponieważ tuż po okrzyki mamy tutaj zwolennicy. Chyba nie są okrzyki radości. Nie są to okrzyki radości. Janusz Palikot wybiegł z sali i praktycznie nie zatrzymał się przy dziennikarzach. W biegu zadałem mu pytanie na schodach, czy cieszy się z powstania koalicji Zjednoczonej Lewicy. Odpowiedział, że oczywiście tak. No i uciekł. Leszek Miller był bardziej rozmowny, porozmawiał z dziennikarzami. Mówił, że teraz czas na rozliczenia i te rozliczenia wkrótce na lewicy mają zapaść. No i że tak naprawdę sam projekt Zjednoczonej Lewicy był projektem bardzo dobrym. No i postanowił, że Leszek Miller nie cieszy, natomiast samego projektu Zjednoczonej Lewicy jak najbardziej broni. Czy ktoś jest w Zjednoczonej Lewicy, kto wierzy jeszcze, że ten wynik jest w stanie się odwrócić? Ta największa różnica między exitburami, a później rzeczywistymi wynikami wyborów w 2011 roku wynosiła tylko 0,5%. Dotyczyła właśnie SLD z 7,7 awansowali na 8,2. Tutaj oczywiście te słowa, że zaczekajmy na oficjalne wyniki, pojawiają się w wypowiedzi każdego z liderów SLD, z którymi rozmawialiśmy, ale wygląda to trochę na zaginanie rzeczywistości, ponieważ ja w ich oczach wiarę w to, że aż taka rozbieżność między sondażami jak Zbigniew, a tymi rzeczywistymi wynikami, które poda PKW, no takiej wiary w ich oczach nie widziałem. Wojciech Kowalik, reporter Radio Tok FM, prosto ze sztabu Zjednoczonej Lewicy. 6,6% to na razie ten wynik, z którym lewica musi się pogodzić. Możecie Państwo przyznać, zwracam się do naszej gości, doktora Ewa Pietrzyk-Ziemiewicz, doktor Maciej Dula. Dodatkowego sensu nabierają teraz słowa, że mężczyzna poznaje się po tym, jak kończy. Bez lewicy, jakkolwiek by te SLD nie krytykował.
wydawało, to jednak była to partia lewicowa, która na część kwestii także na przykład zmiany konstytucji w tym układzie, gdy słyszymy o tej nowej biało-czerwonej koalicji, to w zasadzie może być koalicja prawdopodobnie jednak z Kukizem. Prawdopodobnie, jeżeli się dostanie, to z Korwinem. Tu wątpię, ale to wszystko zależy, co PSL za to może dostać. Akurat w stosunku do PSL to jest doświadczenie. A jeżeli chodzi o to, dlaczego taki kraj jest Zjednoczonej Lewicy, mam wrażenie, że gdzieś kompletnie z panią nie zgadzam, że trzeba było się dogadać dwóch facetów i zrobić partię, bo ta partia by dostała 3 albo 2%. Tak naprawdę ten pomysł na Zjednoczoną Lewicę był pomysłem całkiem jednak odważnym. Wytypowała liderka, która miała wszelkie atuty, zrobić to wynik. Zresztą ten tak naprawdę też chodziło o to w porównaniu do koalicji w takim kształcie, to żeby starać się o większą presję, żeby walczyć tak naprawdę o dużą stawkę. No i ten czasami się za odwagę płaci, zapłaci Nowacka, ale też mam wrażenie, że niestety to zagrało w ten sposób, że dwie partie lewicowe zjadły sobie elektorat, znaczy wiele osób, które się wahały po występie Zandberga w wtorkowej debacie przerzuciło swoje głosy na partię Lewicy. Tak, ja zaczekam uwagi w całym wyborze, bo nie dość, że wrzucił Lewicę do Sejmu, oczywiście bardzo zły i jest jeszcze zapewniony sobie. O, ponowne zapytania, czy wyborcy partii Razem głosowaliby na Zjednoczoną Lewicę, gdyby Razem nie było to to? To wyjdzie w badaniach. Oczywiście, czy to nie jednak to były na przykład te 2%, które zaproponowały ten kandydat. Posłuchajmy, co mówił Adrian Zandberg z partii Razem na 3%. Adrian Zandberg, który nie był liderem, nie chce być uznawany za lidera, ale już ostatnio nie istnieje jako lider. Posłuchajmy fragmentu jego rozmowy z reporterem Radia Tok FM Tomasem Orchowskim. Kraju socjalną i demokratyczną alternatywę. Na razie mając praktycznie, a nie istniejące medialne zainteresowanie przyjęciem kampanii, udało nam się przekonać do naszych pomysłów 4% Polaków. Myślę, że w kolejnych wyborach walczymy o wynik decyzjowy. Walczymy o to, żeby zbudować lewicę zdolną do przyjęcia władzy w tym kraju. Zabraliście 3,9% głosów Zjednoczonej Lewicy, co nie dostaje się do Sejmu pierwszy raz. Stoi Polski nie ma lewicy w Sejmie, czyli czujecie się jak każda partia odpowiada za swój wynik, ale ja się nie zgadzam z pana tezą, że na 4% ludzi, którzy zagłosowali na Razem, to jest były elektorat SLD. Także są 4% ludzi, którym dali się na wielu, na politykę jest możliwa. My rozmawialiśmy z setkami tysiącami na ulicach. Bardzo wielu sposób Razem to są ludzie, którzy do partii głosowali. My przywróciliśmy nadzieję, że jest możliwy socjalny i demokratyczny ruch, który stoi po stronie współpracy. Tak jak mówiliśmy. Tomasz Orchowski, reporter Radia Tok FM, w rozmowie z Adrianem Zandbergiem. Tam w tle słychać było prawie, że imprezę, chyba jednak radość partii. Złoto staną jakieś pieniądze, ponad 300 tysięcy. Te kampanie wykonali rzeczywiście, tam się musieli ludzie narobić. Czystego takiego. To wracając do debaty, bo złoto pieniądze Zandbergu, no i największym wygranym, ktoś na niej stracił i to przełożyło się na wynik dzisiejszych wyborów państwa. Zdaniem nie mówię o debacie liderek Platformy i PiSu, ale nie wiem, czy Barbara Nowacka też poprzez swoje wystąpienie po debacie, znacznie lepsze wystąpienie po debacie, które, a to już tylko niektóre tam telewizje w całości, nawet nie wiem, czy ktoś w rzeczywistych całości nie pokazał, natomiast jakoś nie miała lepiej. Miała jakiś słabszy dzień w samej debacie, jednak sporo tam było czegoś, bo ja mam bardzo wiele sympatii dla pani Nowackiej i to krzycząc na lewicę podczas wyborów prezydenckich. Chcieliście kobiety młodej, prężnej, no to przecież jest taka, co za eksperyment, to taka propos Ryszard Miller. To tutaj, no miała słabszy dzień, jednak sporo tam było demagogii, takiej właśnie lewicowo-romantyczno-lechickiej. To już nie jest to, co byśmy chcieli
Przypomnijmy słuchaczom, którzy teraz włączyli Radio Tok FM, słuchają nas w radio albo przez internet, przez aplikację mobilną, albo oglądają. Te wszystkie linki znajdą Państwo na stronie wybory w toku.pl. Jakie są wyniki z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu? Partia Razem 3,9, Korwin 4,9, Zjednoczona Lewica 6,6 i te trzy nie znajdą się w parlamencie, jeśli te wyniki się potwierdzą. Natomiast powyżej progu PSL 5,2%, Nowoczesna Ryszarda Petru 7,1%, Kukiz 9%, Platforma Obywatelska 23,4% i zwycięzca, większościowy zwycięzca tych wyborów, Prawo i Sprawiedliwość 39,1%. Ja teraz przeglądam Twittera i to, co pisze się na temat wyborów, więc pan to sobie pyta, czy prezydent Duda powie teraz Polakom z Wysp Brytyjskich, żeby wracali do ojczyzny. No jeszcze nie, bo przecież teraz po 8 latach jest taka linia spełnień polityków, którzy właśnie wzięli władzę, która powróci. Platforma w drugiej edycji nie mogła tego powiedzieć. No przecież trzeba sprzątać po poprzednikach. Przecież zastaliśmy kraj w takim stanie, że no dajcie nam trochę pożądzić, a zrobimy wszystko, żeby wam polepszyć, ale to jeszcze nie zaraz, jeszcze nie już. I takich wystąpień nie oczekuję, mówiąc szczerze. A poza tym wszyscy powinniśmy być ciekawi tego rządu pisowskiego. No to jeszcze sobie zechcieli, dawmy te spowiedzi, dawmy ten jeden dzień, przynajmniej jeszcze na niepewność. Chciałam zapytać też doktora Macieja Gdula jako socjologa, jak ocenia tę frekwencję? No 51,6%, Polacy ruszyli w górę. Nie będzie pan już jako socjolog mógł narzekać, że Polacy nie uczestniczą w demokracji? Można zawsze ponarzekać, to znaczy 48% z Kaczykiem nie poszło, prawie połowa wyborców, ale rzeczywiście znaczy, było takie poczucie, że potrzebna jest zmiana, że trzeba uczestniczyć, że trzeba pójść do głosowania. To było też widać w komisji. Ja przypomnę sobie, jak byłem ostatnio na referendum i w zasadzie byłem pierwszą osobą na dużej karcie, która się podpisywała. Ale to jest ciekawe, zatrzymałeś na tej pierwszej pana myśli, że ludzie poczuli, że potrzebna jest zmiana i że trzeba iść. A czy to nie jest trochę tak, że w tych wyborach bardzo wiele osób, które wcześniej w ogóle nie czuły, że są reprezentowane, że nie mają za kim postawić krzyżyka, nagle te różne formacje miały. I Korwin, i Kukiz. Kukiz, przypomnijmy, 20% wyborów prezydenckich. Partia Razem, Zjednoczona Lewica, Zjednoczona. To też miało jednak jakieś znaczenie, więc może stąd ta frekwencja. Na pewno tak też porównywałem kampanię prezydencką i tą parlamentarną. To ona toczyła się wedle trochę innej partytury. Znaczy, naprawdę w poprzednich wyborach podczas debaty kandydatów na prezydenta w zasadzie wszyscy mówili, że trzeba zlikwidować państwo, znieść podatki, rozwiązać emocje i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie Duda się tylko wyróżniał na tym tle i w zasadzie na tym mam wrażenie ukrał spory kapitał. Natomiast w tych debatach był cały przegląd stanowisk od takiego radykalizmu populistycznego Kukiza do socjaldemokratycznych rozwiązań Zandberga. Znaczy rzeczywiście było dużo więcej, było z czego wybierać. Był też realny spór między kandydatami i kandydatkami, a nie było go między dwoma głównymi partiami. Jeżeli coś mieli, to bardzo dobry wynik PiS-u i PO, bo to jest zaskakujące. Chcę pan powiedzieć w ten sposób, że nie wiem, dotychczasowe kampanie, bo i z takimi opiniami się spotykałem, były poniżej i dla nikogo, a ta kampania wyborcza wreszcie miała znaczenie i to kolosalne dla tych wyborów? Nie wiem, ja mam wrażenie, że debaty były ważne. Na pewno, jak patrząc po razem, bardzo dużo ludzi się zaangażowało w tę kampanię. Rzeczywiście zaczęło się coś dziać, jeżeli chodzi o uczestnictwo takich zwykłych ludzi, obywateli. Mam wrażenie, że to jest też związane po prostu z tym cyklem, który mamy w polskiej polityce. Co 10 lat średnio. Polacy mają chęć zmian. Znaczy tak było w 2005, ale tak naprawdę już od 2003. Tak było teraz od wyborów prezydenckich w zasadzie, od tej kampanii, że coś trzeba zrobić, bo już tego się nie da znieść. No ale nie doszło do wymiany elit, Platformy i PiS. To jest właśnie pytanie, jak teraz się potoczy sytuacja. Ja na miejscu mam wrażenie, że to w ogóle to przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, to jest przemówienie kogoś, kto czuje presję sytuacji.
sytuacji. Kto czuje, że ta wygrana jest tak samo jakimś wielkim sukcesem, wielkim brzemieniem, że łatwo można przegrać. Ale co to mogłoby zaważyć? Co to jest zagrożenie? Przede wszystkim szybkie rozczarowanie niespełnieniem obietnic. Znaczy, jeżeli PiS rzeczywiście nie będzie mógł się wywiązać ze swoich kluczowych obietnic, na przykład jeżeli chodzi o wiek emerytalny, jeżeli chodzi o 500 zł na dziecko, ja czekam na przykład, mam dwójkę, to ludzie będą rozczarowani, od razu będą chcieli krwi. Znaczy, to jest sytuacja, w której ludzie powiedzą, gdzie są nasze pieniądze, gdzie są nasze... Czy ta weryfikacja nastąpi od razu po wyborach? No, od razu po wyborach, w tym sensie, że jakieś pół roku. Pół roku zawsze jest. Ale brak poparcia w sondażach nie zaważy na losach rządu tak szybko. Platforma Obywatelska też traciła w sondażach i wciąż trzymała władzę. Ale inaczej się rządzi. Prezes Kaczyński, zauważcie Państwo, mówił o tym, że skończył się karnawał. On już wie, że zaczyna się nowy karnawał. Zaczyna się karnawał protestów przeciwko temu rządowi. Zaczyna się... to ciekawa perspektywa. Myślę, że prezes Kaczyński zdaje sobie z tego sprawę, że wybory toczą się cały czas. Znaczy nie ma tak naprawdę przerwy. To sytuacja, kiedy mają też prezydenta. Oczywiście jest tak, że inaczej się trochę rządzi, trzymając wszystkie sznurki, ale też wtedy trzyma się całą odpowiedzialność. Nie ma już opowieści o tym, że prezydent nam nie pozwala, albo ktoś nam wkłada kij w szprychę. Tak naprawdę teraz Prawo i Sprawiedliwość ma pełną odpowiedzialność za rządzenie. I dr Ewa Pietrzyk-Grzyniewicz, Instytut Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pan dr Maciej Gdula z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i również członek redakcji Krytyki Politycznej. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. W poniedziałek, 26 października, minęła druga praca. Informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski. Wygrana Prawo i Sprawiedliwość lekko w dół. Więcej mandatów dla PO i Nowoczesnej jest najnowszy sondaż Ipsosu. Rezultat nas nie zaskoczył, mówi nim po ogłoszeniu pierwszych wyników politycy zwycięskiej partii. Smutek Zjednoczonej Lewicy. Nie weszli do Sejmu. Brakło procentu. Słuchasz informacji TOK FM. Jest najnowszy sondaż Ipsos dla TVN24, TVP i Polsat News. PiS w nim nieco traci, ma 38%. Drugie PO jest jednak wciąż daleko w tyle, z poparciem 23,4%. Kukiz 15, odrobinę w górę, ma poparcie 9,1%. W górę też obłos Nowoczesna z poparciem 7,2%. W górę też idzie Zjednoczona Lewica, ma 7%. PSL 5,7%. Korwin 4,9%. Czyli nie wchodzi do nowego Sejmu. Takie są wyniki sondażu Latepool, czyli opracowanego na podstawie wyników z protokołów wywieszonych przez wybrane komisje. Słuchasz informacji TOK FM. A po ogłoszeniu pierwszych wyników była euforia w sztabie Prawa i Sprawiedliwości. Dawały one partii Jarosława Kaczyńskiego ponad 39% głosów i ponad połowę mandatów w Sejmie, co oznaczałoby samodzielne rządzenie. Rzecznik PiS Elżbieta Witek, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki oraz były członek Solidarnej Polski Jacek Kurski podkreślali, że rezultat bardzo ich ucieszył, ale nie zaskoczył. Ciężko pracowaliśmy na to, żeby osiągnąć taki wynik, by móc rządzić samodzielnie. Taki był nasz cel i przynajmniej z tych wstępnych sondaży okazuje się, że udało nam się go osiągnąć ciężką, długą pracą. Myśmy, prawdę mówiąc, tak po cichu myśleliśmy o wyniku w okolicach piątych głosów dla nas, ale była dla nas kluczowa kwestia naszych fajnych nad platformą. No i też dla nas był ważny wynik innych, mniejszych grupowań. Ja to zrozumiałem, dla mnie szczególnie dlatego, że uważałem, że warunkiem tego zwycięstwa jest ponowna konsolidacja prawicy. W lipcu zeszłego roku uczyniłem tutaj po temu pierwszy krok. Od tego czasu prawica wygrała wszystkie wybory. Według nowego sondażu PiS wprowadzi do Sejmu 238 posłów, a oficjalne wyniki wyborów Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi we wtorek. Tymczasem niektórzy politycy Platformy próbują przekuć porażkę w sukces, przyznają, że liczyli na lepszy wynik, ale z drugiej strony dodają, że jednak zaufał co czwarty głosujący Polak. Poseł Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu. 1/4 wyborców nam zaufała mimo skomasowanej kampanii negatywnej, tak obrazowo mówiąc. Przeciwnicy mówili o tym, że jest dramat w Polsce, że Polska jest w ruinie, więc jednak
szacunek i podziękowania dla tych wszystkich, którzy nie dali się zmanipulować. Zdaniem Karpińskiego ostatnie 8 lat to duże zmiany w Polsce. Zmieniliśmy kraj, wszyscy tego doświadczamy. Dzisiaj zobaczymy po oficjalnych wynikach. Zawsze będziemy odpowiedzialnie sprawami publicznymi się zajmowali, czy w koalicji, czy w opozycji. To jest najważniejsze, aby Polska dalej się rozwijała. Według najnowszego sondażu PO będzie miała w Sejmie 135 mandatów. Trzecią siłą będzie ruch Kukiz 15. Zdobył ponad 9%, to dają 44 mandaty. Muzyk i lider ugrupowania Paweł Kukiz w wystąpieniu zaraz po ogłoszeniu wyników mówił o konieczności zmiany konstytucji. Małgorzata Laszkiewicz. Ale przyznał też, że nawet w porozumieniu z PiS-em nie zmieni konstytucji, bo zwyczajnie zabraknie im głosów. Przy zmianie konstytucji nie tylko z PiS-em trzeba byłoby się dogadać, ale trzeba byłoby się dogadać, by uchwalić tą konstytucję jeszcze z jakimś podmiotem. Z całą pewnością tej zamiarów, a z PiS-em wspólnie nie moglibyśmy tej konstytucji zmienić. Paweł Kukiz wykluczył też jakąkolwiek stałą koalicję. Żadnej koalicji trwałej. Koalicje celowe, które będą tworzone przy konkretnych projektach, przy konkretnych ustawach, które będą miały za zadanie, za cel realizowanie idei obywatelskości. Paweł Kukiz dodał też, że idzie do parlamentu, żeby patrzeć partii rządzącej na ręce. Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM. O swoim sukcesie może mówić Nowoczesne. Stowarzyszenie Ryszarda Petru według najnowszego sondażu zdobyło 24 mandaty w nowym Sejmie. Lider ugrupowania podkreślał, że to duże osiągnięcie, bo zaczynali niedawno i od zera. 5 miesięcy temu nas w ogóle nie było. To jest sukces Polski optymistycznej. To jest sukces Polski, która chce iść do przodu. To był pierwszy krok. To jest dłuższy marsz. Teraz będziemy pracować, żeby zasłużyć na więcej waszego zaufania. Ryszard Petru sam startował z Warszawy i już wiadomo, że zasiądzie w ławach Nawiński. Zupełnie inne emocje panowały w sztabie Zjednoczonej Lewicy. Jeśli sondaż się potwierdzi, w parlamencie nie zobaczymy Leszka Millera, Janusza Palikota czy Barbary Nowackiej. Nie traćmy ducha. Tak tuż po ogłoszeniu wyborów mówiła właśnie liderka i kandydatka Zjednoczonej Lewicy na premiera Barbara Nowacka. Byliście więcej, byliście odważni i udało nam się obudzić Polkach i Polakach nadzieję. Bo te 6%, które dzisiaj pokazują media, to wiemy, że w tysiącach to jest bardzo dobry wynik. To jest bardzo dobry wynik. I przekonaliśmy wiele Polek i Polaków do głosowania na Zjednoczoną Lewicę. Pamiętacie, gdzie byliśmy w sondażach w czerwcu, w maju? 6,6 nawet nie było do pomyślenia. A jednak, chociaż tyle się udało. A jeszcze zobaczymy, co jest przed nami. Więc nie traćmy ducha. 6,6% dawały Zjednoczonej Lewicy pierwsze sondaże, a próg wyborczy wejścia na koalicji to 8%. Pogoda. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo w centrum, na południu i wschodzie miejscami zachmurzenie duże i możliwy słaby deszcz. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie, mgły, temperatura od 3 do 6 stopni, nad samym morzem 6-7. Wiatr na północy okresami porwisty, na wschodnim wybrzeżu dość silny. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura od 9 do 12%. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. Pani profesor Krystyna Skarżyńska, Polska Akademia Nauk. Pani jest kierowniczką Katedry Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan doktor Jarosław Kujisz, znów publicysta z nami, oprócz przedstawiciela nauki, redaktor naczelny tygodnika internetowego Kultura Liberalna. Dobry wieczór. No to najpierw poproszę państwa o pierwsze komentarze do tych wyników, które słuchacze już znają od godziny i bardzo bym chciała wiedzieć, jak państwo zareagowali. Wiemy już, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje większość zdolną do stworzenia rządu. Teraz Jarosław Kaczyński jeszcze zachęcał do stworzenia tej koalicji konstytucyjnej. Pani profesor. Dobra. Dla mnie niespodzianką jest wynik Lewicy Zjednoczonej, niewątpliwie niż myślałam. Nieszczególnie
zdziwiło mnie to, że jest duża różnica między wynikiem Platformy i wynikiem PiS-u, bo tak też mówiły sondaże. Ale też pamiętajmy, że ciągle mówimy o wynikach sondażu, prawda, a nie o wyniku. Ale tak przypominaliśmy słuchaczom, że te różnice między exit polami a ostatecznymi wynikami w przypadku wyborów parlamentarnych były naprawdę niewielkie, więc tutaj no jednak nie można się spodziewać, że Prawo i Sprawiedliwość nagle okaże się przegrana. Różni ludzie spodziewają się różnych rzeczy, ale no musimy tam, zauważmy, że na przykład PSL ma wynik w pobliżu progu, więc to, czy się dostanie, czy się nie dostanie, nie wiadomo. Nie wiadomo, co będzie z Korwinem. Na razie wiadomo to o tych, którzy wyraźnie przekroczyli ten próg. Właśnie, Kukiz 15,9%. Ja za chwilę oddam głos Jarosławowi Kujiszowi, ale najpierw przenieśmy się do sztabu wyborczego Kukiz 15. Tam jest Małgorzeta Waszkiewicz, reporterka Radia Tok FM. No cóż, czy były wybuchy radości, czy skakano i ściskano się nawzajem w sztabie wyborczym Kukiza? Pana Kukiza już tutaj nie ma, zostali jego sympatyczni, którzy rzeczywiście szczerze się cieszą. Lider Kukiz 15 w pierwszym zdaniu zapowiedział, że zmieni konstytucję, a dokładnie powiedział tak: dzisiaj czas na narodziny nowego ruchu społecznego, który wkrótce zmieni konstytucję i przywróci Polskę obywatelom. Najpóźniej w ciągu 2 lat ten system pęknie, mówił, ale przyznał też, że sam z PiS-em nie zmieni tej konstytucji, bo zwyczajnie zabraknie mu głosów, ale liczy na to, że w tak ważnej sprawie jak zmiana konstytucji właśnie uda się zebrać odpowiednią większość, no bo nie ma znaczenia, czy dobry pomysł pochodzi z prawej czy z lewej strony. Dla Pawła Kukiza koalicjantem jest po prostu Polska i obywatele. Paweł Kukiz dodał też, że idzie do parlamentu, żeby patrzeć partii rządzącej na ręce. Wypominał takie projekty jak 500 zł na dziecko i inne wyborcze obietnice PiS-u. Wykluczył taką koalicję trwałą, stałą. Mówił jedynie o koalicjach takich dotyczących konkretnych projektów, między innymi oczywiście zmiany ordynacji wyborczej. A widownia równie mocno jak wynikami ruchu interesowała się wynikami partii Korwin, a największą euforię na sali wzbudził fakt, że Lewica według tych sondażowych wyników nie wejdzie do Sejmu. Ale to doprecyzujmy. Liczono na to, że Korwin również pojawi się w parlamencie, czy raczej miano nadzieję, że ten konkurent w tej samej części sceny politycznej nie pojawi się w ławach poselskich? Wyczułam mocne kibicowanie wśród publiczności. Jasne. Małgorzata Waszkiewicz, prosto ze sztabu wyborczego Kukiz 15,9% dla tej formacji. I tak jak słyszeliśmy, jest skłonny Paweł Kukiz zmieniać konstytucję. No, pytanie, czy na tę samą, na którą chce ją zmieniać Prawo i Sprawiedliwość. Ale jeszcze pierwsze komentarze od Jarosława Kujisza z Kultury Liberalnej. Bardzo proszę, panie redaktorze. Dobry wieczór. No ja myślę, że to jest cały czas wieczór niespodzianek. To znaczy, pomijając oczywiście wynik PiS-u, który mniej więcej był przewidywany na tym poziomie, to jednak warto zauważyć, że wynik Kukiza do ostatniej chwili był trudny do oszacowania. Nie podawano w ostatnich takich naprawdę wiarygodnych sondażach, jak sondaż Polski The Times, o wiele mniej, a zatem ukrywano te preferencje, one gdzieś tam były uśpione. Druga sprawa, która jest związana z... Przepraszam, że przerwę, może nawet teraz się okazać, że wyborcy Kukiza również niechętnie deklarowali po wyjściu z lokalu wyborczego, na kogo głosowali, i jutro, czy pojutrze, kiedy PKW ogłosi oficjalne wyniki, dowiemy się, że to nie 9, a na przykład 11. To prawda, dlatego też w zupełnie zasadniczych kwestiach my mamy, tak jak już wspominano, niepewność, bo prawda, z jednej strony widzimy, że Korwin balansuje na granicy, PSL balansuje na granicy, a to nie są takie zupełnie obojętne dla przyszłego parlamentu kwestie. A dlaczego? Może to wyjaśnimy, bo to może być niejasne dla części słuchaczy, części wyborców. Dlaczego to, czy PSL będzie miał 5,2 i pojawi się w parlamencie z 18 mandatami, albo trochę niżej i już nie wejdzie, to dlaczego to jest aż tak kluczowe? No w końcu tylko kilku posłów. No nie tak do końca, bo jeżeli PSL znajdzie się za burtą, to możliwe, że PiS-owi udało się to, co zamierzył i w ostatnich tygodniach kampanii realizował z zabójczą skutecznością, mianowicie kampanię na wsi. Znaczy PiS, na co mało zwracano uwagę w miastach, podjął regularną kampanię odbierania głosów na wsi. I to się udawało. Wystarczyło
przeczytać. Co ciekawe, wcale nie prasę polską, ale zagraniczną, gdzie dziennikarze zagraniczni często udawali się na prowincję tej Polski BC. I w The Economist na przykład taki głos został opublikowany. Bardzo ciekawy, osoby, którą tam dziennikarz The Economist wyszukał, która mówiła, że poza PiS-em wszyscy osoby tam się czują opuszczone, tak? Polska południowo-wschodnia się czuje opuszczone. Teraz, czy to był głos reprezentatywny? Nie wiem, z całą pewnością jeden z wielu. Natomiast takie wyrzucenie PSL-u za burtę parlamentu mogłoby mieć daleko idące konsekwencje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o Korwina, no to łatwo sobie wyobrazić, że widzieliśmy wszyscy w trakcie tej drugiej debaty telewizyjnej, debaty wtorkowej, jak Janusz Korwin-Mikke bił brawo pod trzykroć, kiedy tylko wypowiedział się na dowolny temat Paweł Kukiz. No widać było troszkę tak, jakby chciał mu przekazać pałeczkę pomimo tych niesnasek, które kiedyś tam w restauracji pomiędzy nimi zaiskrzyło. I to są jakby takie dwie strony, ale to jest tylko pierwszy etap. A to, co jest najbardziej zdumiewające, ja myślę, że to jest takie hasło dzisiejszego wieczoru, znaczy nieprzewidywalność koalicji. Absolutna nieprzewidywalność koalicji. Bo nawet PiS nie jest w stanie powiedzieć, co będzie oznaczało dla rządzenia, dla etapu rządzenia, to, że będą w jednym miejscu zasiadać ludzie z Prawa i Sprawiedliwości i jednocześnie kukizowcy. Jeszcze jakby do tego doszli ludzie Korwina, to naprawdę będzie... Komplikując sytuację, co się będzie działo w poszczególnych klubach. Dlatego, że jak wyobrażę sobie klub Kukiz 15, to z której to partii startowali przeróżni przedstawiciele różnych zawodów z różnym doświadczeniem lub absolutnym brakiem doświadczenia. Zresztą to jest standard we wszystkich partiach, tu trzeba być uczciwym. I zastanawiam się, w jaki sposób ten klub będzie tworzył jakąkolwiek jednolite przesłanie. No, Paweł Kukiz nie będzie mógł mówić każdemu posłowi, co ma mówić, w jaki sposób pracować w komisjach. Więc tutaj mnie też szalenie ciekawi, jak sobie poradzą przedstawiciele tego komitetu już w ławach sejmowych. Pani profesor, nie ma pojęcia, jak sobie poradzą Kukizowcy, bo ja mam wrażenie, że oni niczego nie potrafią poza przeklinaniem i przeczeniem na wszystko, co w Polsce. No, oni chcą zlikwidować prawo, ale nieważnie tego, co on dzisiaj powiedział. I on powiedział coś takiego, że w zasadzie to on idzie do tego sejmu teraz, żeby patrzeć na ręce. I że on innej roboty niż patrzenie na ręce sobie chyba w tej chwili nie przewiduje. Co będzie później, to zobaczę. Myślę, że jest kompletnie nieprzewidywalny. Może pójść w każdym kierunku, jaki sobie zamarzy. Czy ktoś go pomógł. Jeszcze chciałam Państwa zapytać, bo tutaj może nie wybrzmiała radość w studiu, ale jednak przyglądaliśmy się z fascynacją rosnącym statystykom frekwencyjnym. Przez cały dzień PKW podawała i za każdym razem był to lepszy wynik niż 4 lata temu. Ostatecznie 51,6% to jest wciąż według Ipsos, nie z PKW, no ale to już powyżej 50%. Pani profesor, co chodzi? Ja się cieszę. Ja bym wolała, żeby była jeszcze wyższa z różnych powodów, ale przede wszystkim z takiego obywatelskiego, że jednak go ruszyła, że jednak ludzie byli zainteresowani tymi wyborami. Nie tylko dlatego, że właśnie była możliwa zmiana, że pojawiły się nowe partie, ale że rzeczywiście zobaczyli, że ten głos wyborczy i ta kartka coś znaczy. I to jest ja w ogóle myślę, że dobrze byłoby, żeby chodziła co najmniej. Ale przypomnijmy, że te wybory odbywały się zaraz po dwóch skandalicznych inicjatywach referendalnych, które Polacy ocenili prawidłowo jako po prostu igranie z nimi i robienie z nich balona, a mimo to nie wpłynęło to na ich aktywność dzisiejszą w lokalach wyborczych. No bo też wydaje mi się, że troszkę za mało, często tak słucham, że komentarze mi się wydaje, że za mało się ufa temu, że Polacy swój rozum mają, tak? I naprawdę nie jest tak do końca, że można wszystko Polakom wmówić, tylko propaganda polityczna, kampania wyborcza, że to słynne ciemny lud to kupi, prawdę mówiąc, nie tylko jest jakoś tam paternalizujące i nieprzyjemne, a też w jakimś sensie oderwane od rzeczywistości. Chociaż mają ćwierć wieku demokracji za sobą. Ja przypomnę tylko, że chyba wszyscy pamiętają układki z Le Penem, Andrzejem Le Penem, który jest stylizowany na Führera, prawda? No, różne rzeczy mówiono w Polsce, straszono wieloma ugrupowaniami. Były takie podziały wyraźne między elitami miejskimi,
małymi miasteczkami, wsiami. Wielokrotnie to się odzywało przecież w polityce. To nie jest tak, że dzisiaj patrzymy na te ugrupowania, które dokonały pewnego przemeblowania na scenie politycznej. To jest zupełnie nowe. Jeżeli się spojrzy na historię 25-lecia, to zawsze była jakaś samoobrona, zawsze był jakiś ruch protestu oddolnego. Tego typu ugrupowanie, jak ugrupowanie antysystemowe Kukiza, czyli żeby pokazać, że się jednak nie podoba cały system, zawsze w gruncie rzeczy w Polsce mogło się zgodzić. Ale nie w parlamencie. W parlamencie zeszłej kadencji nie mieliśmy właściwie takiego ruchu, bo ruch Palikota nie wchodził na hasłach antysystemowych. Może antyestablishmentowych, ale na pewno nie był to aż taki ruch protestu. Wie pani, to chyba trzeba spojrzeć na to, co się dzieje w Polsce, też z trochę szerszej perspektywy. Przecież to nie tylko w Polsce tak jest. Popatrzmy na sąsiadów, ale popatrzmy też na Stany Zjednoczone. No, to Andrzej Lubaski przeprowadził taką analogię między Trumpem, którego się wstydzą Amerykanie, Republikanie również, a Kukizem. To jest to samo. Ignorancja, arogancja, agresja, to jest wszystko to samo. Znakomicie z nowymi mediami są poprawne. Poprawcie to jeszcze, bo ten przykład amerykański oczywiście rozdziela od nas ocean, ale jeżeli przyjrzymy się temu, w jaki sposób szarżuje Front Narodowy we Francji, w jaki sposób szarżują skrajne partie w tych krajach, które przecież wygrał do Europarlamentu. Moment, przecież to była Dania, prawda, Wielka Brytania. Widać, że tego typu partie znakomicie sobie radzą. I poprawdzie, jak się dobrze przysłuchać temu, co opowiada nasza prawica, ta bardziej skrajna i jeszcze bardziej skrajna, to znaleźć można przerażająco. Korwin i Kukiz nie ukrywali i organizowano marsze antyislamskie, jak to nazywano, więc tutaj ta ksenofobia tych ruchów była absolutnie na wierzchu i zupełnie bezwstydna. Posłuchajmy, co mówiła a propos dzisiejszych wyników Joanna Mucha, rzeczniczka sztabu Platformy Obywatelskiej. To wynik gorszy niż oczekiwaliśmy. Naprawdę daliśmy z siebie wszystko w tej kampanii wyborczej. Zalała nas fala złych emocji. Chcieliśmy, żeby to był wyższy wynik, ale po 8 latach rządzenia, uzyskanie głosu co czwartego Polaka, to jednak jest też, można powiedzieć, powód do dumy, bo najwyraźniej nie byliśmy w stanie przekonać ich do tego, że te 8 lat to dobre lata i ten program, który mamy, to dobry program. Więc teraz dużo pracy przed nami, żeby przekonać, żeby w następnych wyborach, kiedykolwiek one się nie wydarzą, żeby jednak Polacy zdecydowali się nam zaufać. Tak mówiła Joanna Mucha, Platforma Obywatelska. No, ciężko się zgodzić z tą diagnozą. Nie udało nam się przekonać Polaków. 8 lat mieli na to przekonywanie. Na miejscu posłanki nie przesadzał. To znaczy, naprawdę biorąc pod uwagę, w jaki sposób kończyły, pomijam oczywiście ten rok 2011, tak, kiedy Platformie się udało powtórzyć sukces, ale jeżeli spojrzymy na tych, którzy przegrywali w historii III RP, to oni potrafili przegrać tak samotnie jak na przykład AWS, prawda? Gdzie końcówka to jest uciekanie szczurów z tonącego okrętu, wszyscy próbują się ratować, nie ma żadnej lojalności. Wiele osób wierzyło Platformie pęknięcia jeszcze pod koniec kampanii i też po prawdzie, to jest ta druga wielka niewiadoma, jeśli chodzi o przyszły parlament, no nadal nie jest powiedziane, że talent polityczny Jarosława Kaczyńskiego, którego jednak lekceważyć nie można, nie będzie tak wielki, że wyprowadzi część Platformy Obywatelskiej do swojego obozu. O tym dzisiaj mówił, że będzie starał się biało-czerwoną wielką koalicję zrobić, ale ja bym trochę Platformy broniła. Dlatego, że rzeczywiście to jest tak, że między politykami a obywatelami jest jakaś wymiana i Platforma robiła dużo, ale jak wiadomo, ludzie uważają i dużo dobrego i trochę złego. Ludzie przypisują sobie sukcesy, porażki, natomiast rządzącym. I też tak było w tym przypadku. Proszę zauważyć, ile miała różnych trudnych sytuacji Platformy. Ja tu bym się z Janą Muchą zgodziła, bo ona tego wprost nie powiedziała, ale rzeczywiście po
takich parkach, jakie oni mieli, po niezupełnie niespodziewanej dla nich porażce Komorowskiego. To zupełnie inna kampania. Przecież trudno wykrzesać z ludzi entuzjazm, gdy jest taka sytuacja. Poza tym, no, oczywiście afera podsłuchowa. To jutro Donalda Tuska. Przy okazji różne takie rzeczy ciekawe wychodzą, jak różne stereotypy w tej nowoczesnej Polsce. Kobieta na stanowisku lidera, prawda, okazuje się, że jest zupełnie inaczej spostrzegana. Ja myślę, że też te dwie lewicowe partie, w których była konfrontacja między delikatną kobietą, która zresztą całkiem mocno jedyna zresztą w czasie debaty wystąpiła przeciwko zupełnie nieobliczalnym, aroganckim, agresywnym, ksenofobicznym wypowiedziom Korwina, ona jedna, a jednocześnie tego Adriana Zonbergsberga z Razem, który był takim prototypem politycznego lidera, prawda? On świetnie mówi, bardzo jasno artykułował, co potrzeba, ale też był facetem. Ale myślę, że to ciągle w PPL. Ja nie sądzę, żeby Beaty Szydło, Ewy Kopacz, Barbary Nowacki, co z tego? Silne jednostki, które się pojawiają jako reprezentantki liderki swoich partii, czy też... Ale w świadomości społecznej one są mniej liderskie. Nie dlatego, że jak nie zastanawiam, te partie zdecydowały się na wybór kobiet. Co w takim razie nimi kierowało, to nigdy nie jest. No, jak jest bardzo trudno, to się wybiera kobietę. Oczywiście... widzi, że jest kiepska, tak w Platformie było, kiedy odchodził Tusk. Prawdopodobnie nie było wielu chętnych na to stanowisko wbrew pozorom i ona miała bardzo trudną sytuację w swojej partii. W zasadzie pod koniec nikt jej nie wspierał poza Muchą, która zresztą myślę, że wyrosła na jakąś... Można powiedzieć, że Ewa Kopacz miała trudną sytuację w partii, albo że po prostu też no, nie zdawała egzaminu i zastanawiam się też... Ale dlaczego nie zdawała egzaminu? A co ona takiego robiła? No, była chyba nie, tak mocno nieprzekonująca jako ta wspierająca platformę, prowadząca ją do zwycięstwa. To ja co wkuisz? Mi się wydaje, że ten wizerunek Kopy się jednak trochę zmienił. I najlepszym przykładem byłaby tutaj Ewa Kopacz. Jej rok rządów to jest rok przechodzenia od rzeczywiście osoby, która została wskazana przez poprzedniego lidera, do osoby, której dziś no, przywództwa nikt nie kwestionuje. Ona dokonała czystki w partii. Dopuszczono ją, puszczono ją na końcu samą i jeśli teraz będą rozliczenia za przegraną w wyborach, to będą z całą pewnością rozliczenia za przegraną w wyborach z osobą, która jednak na ostatniej prostej mówiła, dokąd statek partyjny ma płynąć. Druga sprawa, ponieważ mieliśmy aż trzy panie w tym rozdaniu na istotnych pozycjach, wydaje mi się, że to jest też troszkę taka sytuacja, w której coś zostało odczarowane, to znaczy pewien zestaw przesądów, nawet jeśli panie zostały początkowo wskazane przez mężczyzn, no bo to jednak tak było. Otóż to. I niestety można powiedzieć, ale jednak potem polityka ma tą swoją dynamikę. Wybija się na niepodległość ten, kto jest w stanie. Teraz zobaczymy, co będzie się dalej działo w przypadku Beaty Szydło. Ale jeszcze, przepraszam, bo ja nie powiedziałam, że kobiety są słabsze jako liderki. Inaczej prawdopodobnie zarządzają partiami, to było widać. Ale jednak społeczeństwo nasze ma taki, to stereotypy naprawdę są u nas bardzo silne, różnego rodzaju. I ten taki swoisty, łagodny seksizm. Ale łagodny seksizm, to jedno, jak spojrzeć na listy wyborcze, zobaczymy, jakie będą ostatecznie, jaki będzie skład, jeśli chodzi o podział na płeć w Sejmie i Senacie, ale już wiadomo, że to będzie raczej coraz gorzej, dlatego że do Sejmu mężczyźni zajęli 75% miejsc pierwszych, jedynek, 75%, 71% dwójek i 65% trójek. W Senacie było jeszcze gorzej i tam w ogóle było strasznie mało kobiet kandydatek i pytanie, czy w ogóle jakaś ostatecznie do Senatu wejdzie. Druga rzecz bardzo interesująca, o której mam nadzieję za chwilę porozmawiamy, to to, jak zmniejszyła się liczba kandydatów do Senatu. Bardzo interesujący wpływ jednomandatowych okręgów wyborczych, ale najpierw przenieśmy się do sztabu Nowoczesnej Ryszarda Petru. Tam jest reporter Radia Tok FM Wawrzyniec Zakrzewski, a gości w studiu proszę o założenie słuchawek.
Halo Wawrzyńcu, czy się słyszymy? Słyszymy się, tak. To pierwszy sztab, w którym panuje jaka taka cisza, więc będziemy ciebie lepiej słyszeć. Jakie pierwsze nastroje po ogłoszeniu sondaży 7,1% dla Nowoczesnej? No, zapanowała tu absolutna euforia i ta cisza obecnie to jest sytuacja wyjątkowa, gdyż przed sekundą trwała tu prawdziwa impreza. Jest związana także z tym, iż sztab Nowoczesnej znajduje się w jednym z klubów warszawskich. Impreza trwała na całego od momentu, kiedy te wyniki Exit-Polu już zostały opublikowane. Tutaj zapanował absolutny szał. Ryszard Petru był oklaskiwany co i rusz. No i tak jak większość liderów partyjnych wystąpił z przemówieniem, gratulował zwyciężczyni dzisiejszego starcia, czyli Beacie Szydło. Po czym podziękowania dla Polaków i Polek, którzy oddali głosy na Nowoczesną. Przypomniał, że ta partia tak naprawdę istnieje dopiero od niespełna 5 miesięcy i tak naprawdę wykonała pierwszy krok. Jego zdaniem to jest dopiero początek jego kariery politycznej. Już ostrzy sobie zęby na kolejne wybory. No i wygląda na to, iż tutaj w sztabie wyborczym Nowoczesnej w zasadzie no, wszyscy są zadowoleni z tego wyniku, który w Exit-Polach został ogłoszony. A czy w rozmowach, w których miałeś okazję uczestniczyć, czy w samym przemówieniu Ryszarda Petru pojawiło się słowo opozycja albo koalicja? Czy jakieś plany powyborcze? To znaczy, wprost Ryszard Petru nie powiedział tego, natomiast no, oczywiście wszyscy sobie chyba zdajemy sprawę, iż trudno sobie wyobrazić, aby Ryszard Petru wszedł w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Zwłaszcza, iż wymienił trzy takie punkty istotne dla Nowoczesnej. One